Moi drodzy przyjaciele, z wielką przyjemnością witam Was. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę i przykazy od Ojca Absoluta i Jego uniwersalną mądrość. Miłość w prawdziwym znaczeniu. Witajcie moje drogie ukochane dzieci. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę na temat mocy słowa i energii, którą może ona w sobie nieść. Zaczniemy od słowa miłość, które w trójwymiarowym świecie było tak zboczone i zniekształcone, że jego częste wymienianie zaczęło wywołać u ludzi tylko irytację. I oczywiście nie bez powodu właśnie to słowo przeszło najpotężniejszą energetyczną transformację. Uczynili to celowo wszystkie te same istoty, którym udało się przekształcić świadomość Boga człowieka, której podstawą była energia bezwarunkowej miłości, w świadomość człowieka w dualnym świecie, która niewiele różni się od świadomości samych reptilian. Dlaczego tak bardzo bali się energii miłości? Tylko dlatego, że człowiek żyjący w miłości nie podporządkowuje się im. Nie można go kontrolować, nie można go zastraszyć, ale co najważniejsze, oni nie mogą żywić się jego energią, którą promieniuje. Nawet mając wszystkie bogactwa świata, po prostu nie są w stanie osiągnąć jej wibracji. Dlatego z całych sił starali się zniekształcić samą koncepcję miłości. W to słowo wkładali wszystko, od uznania, wdzięczności i szacunku do pożądania, władzy i kontroli, nadając temu słowu wiele odcieni i niuansów. Z wyjątkiem najważniejszej rzeczy, która została w nim pierwotnie założona, nieograniczonej i bezwarunkowej miłości do wszystkiego na Ziemi i we Wszechświecie jako całości. Stopniowo one pozbawili człowieka podstaw duchowych, na których polegał we wszystkich aspektach swojego życia i zaczęły na próżno używać tego słowa, często wkładając w niego zupełnie przeciwne znaczenie. Stopniowo stał się nawykiem, a za tym słowem zaczęły się kryć najciemniejsze rzeczy. Politycy zapewniali naród o miłości do niego, rabując go. Kapłani, ukrywając się za miłością do Boga, kontrolowali swoją trzodę, całkowicie podporządkowując sobie ich świadomość. Rodzice, układając życie swoim dzieciom, według własnego uznania, usprawiedliwiali się miłością do nich. Lista jest to bardzo długa. Tak więc słowo miłość stało się narzędziem tłumienia osobowości we wszystkich jej przejawach i pokrywał najciemniejszych rzeczy na ziemi. Jak widać, moi drodzy, to samo dzieje się i teraz, w tym punkcie zwrotnym w życiu całej ludzkości. Wilki w owczej skórze, które rządzą światem, poprzez swoje struktury władzy i media próbują przekonać ludzi, że kwarantana jest wielkim błogosławieństwem, a wszystko, co się dzieje teraz na Ziemi, odbywa się tylko i wyłącznie z miłości do człowieka i w celu opieki nad nim. Ale wielu z Was już widzi cenę ich miłości i rozumie, co kryje się za tymi działaniami. I teraz nadszedł czas zrehabilitować tak piękną boską koncepcję, jak miłość. Aby to zrobić, nie trzeba wymawiać tego słowa tak często, jak to możliwe. Powinno to być zrobione tylko wtedy, gdy czujesz, że jest to właściwe i że jest wypełnione dokładnie taką energią, na jaką zasługuje, boską,
najwyższym energię wibracyjną we wszechświecie. Ojciec Absolut, który was kocha bezgranicznie, przemówił do was. Przyjęła Marta, czytała Irina. A teraz obowiązkowo. Obowiązkowo dodam od siebie. W zeszłym roku, czy 2 lata temu, o tym mówiłam u Rafała w studium. O nadużywaniu tego słowa miłość. Dawałam przykłady. Mówiłam, że po prostu nie można tego znieść. Jak ukrywają się dosłownie za tym słowem miłość, a w sobie niosą zawieść, zazdrość, patrzą ci w oczy i mówią, kocham cię z całego serduszka, a tam jest tylko zazdrość, zawieść, nienawiść. Mdli człowieka od tego, mdli. Ja już w poprzednim nagraniu mówię, nie lubię nas za to, a jeżeli chodzi o mnie, mnie to absolutnie wszystko jedno. Czy mnie lubią, czy mnie kochają, czy nie kochają, ja nie dla nich żyję. Ja żyję zgodnie ze sobą i mówię prosto w oczy, nie kłamie, nie kochasz i nie wymawiaj tego słowa. Powiem wam, że wtedy na nagraniu u Rafała ktoś tam napisał, że za każdym słowem stoi, ja powiedziałam, że mówię miłość, a to jest puste słowo. I ktoś w komentarzu napisał, nie ma pustych słów. Miałam na myśli tylko to, że za słowem kocham cię nie stoi wibracja, o której teraz tu mówi Ojciec Absolut w tym przekazie. Nie ma tego. Czy te ludzie nie rozumieją, że takich już coraz więcej, więcej i więcej. Kłamią prosto w oczy i myślą, że tak ma być. A tam jest brzydka, niska, czarna, ciemna wibracja. Zaczynajcie, kochani, się budzić. Zaczynajcie to czuć. Nie okłamiam was. Wiem, że nie, jeżeli gotowi, czy nie gotowi do tego, jeżeli nie gotowi, to nie jest takie proste mówić w oczy prawdę, nie kłamie. A jeżeli jesteś gotowy, to po prostu lub powiesz, lub odejdziesz, lub nie będziesz mieć kontaktu z takimi ludźmi. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o mnie na planie fizycznym, mnie po prostu mdli, kiedy robię takie rzeczy. I nic z tym nie poradzę. To jest już od dawna, od lat 15 co najmniej, gdzie jest niska wibracja, mnie zaczyna mdlić. Słuchajcie swoje ciało, słuchajcie siebie. Ono wam wszystko powie. Nie słuchajcie nikogo innego oprócz siebie. Ty jesteś dla siebie tym statkiem i tylko ty możesz rozpoznać. Nikt nie może i nie ma prawa wkładać cię do głowy to kłamstwo, które niesie za słowem kocham czy miłość, a tam nie ma nic. To tyle chciałam dodać od siebie. Jak zawsze z wami była Irina.